W drugim tygodniu kwietnia odnotowaliśmy szczyt notowań i Bitcoina oraz Ethera. Bitcoin dotknął 63 tysiące dolarów, Ether 2200 dolarów i ciągle pozostają te dwie kryptowaluty na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o kapitalizację całego rynku. Bitcoin oczywiście ma tutaj największą dominację, natomiast Ether znajduje się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o całkowity ranking kryptowalut. Jeśli chodzi o rywalizację Bitcoina i Ethera, tak naprawdę tutaj obie te kryptowaluty są największymi kryptowalutami na rynku. Oczywiście Bitcoin cały czas historycznie jest to numerem jeden, zaraz za nim jest Ether. Zdania są na tyle podzielone, że część osób twierdzi, iż Ether ma szansę przegonić Bitcoina. Natomiast tutaj osobiście moje zdanie jest takie, że jednak Bitcoin zawsze pozostanie tym numerem jeden, dlatego że Bitcoin jest takim wyznacznikiem całego rynku i jego wzrosty tak naprawdę napędzają cały rynek altcoinów i między innymi tutaj Ethera. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy Bitcoinem i Etherem, Bitcoin dzisiaj jest traktowany jako aktywo tak naprawdę, które do przechowywania wartości, tak? Dlatego zyskał takie miano cyfrowego złota i dzisiaj każdy chce posiadać tego Bitcoina z uwagi na fakt, iż obserwujemy w świecie duże procesy inflacyjne dla zwykłej gotówki, tak? Czy też bardzo duży dodruk gotówki i każdy szuka trochę alokacji tego kapitału właśnie po to, żeby uciec od tych procesów inflacyjnych. No i taką domeną tutaj, takim podium właśnie jest, zyskał sobie Bitcoin. Inwestycje w złoto są problematyczne, tak, dlatego że to złoto trzeba gdzieś przechowywać, ciężko jest go sprzedać, no i zawsze są jakieś ryzyka z tym związane. Jeśli chodzi o transakcje na Bitcoinie, bardzo łatwo można go sprzedać, bardzo łatwo można go kupić. Jeśli ktoś ma minimum wiedzy, tak naprawdę w zupełności sobie z tym poradzi. Jeśli chodzi o Ethereum, Ethereum został stworzony przede wszystkim do przetwarzania transakcji oraz do tworzenia smart kontraktów i tak naprawdę do dziś wykorzystywany jest właśnie w tym celu. Inne waluty nie są zagrożeniem tak naprawdę dla Bitcoina i Ethera z uwagi na to, iż na rynku jest na tyle dużo kapitału, iż każdy projekt, który jest na tyle wartościowy, który może coś wnieść więcej dla całości de facto rynku, dzięki temu, że te dwie kryptowaluty mają tak dużą wartość, to bardzo często inwestorzy przenoszą część swoich zysków, część swoich aktywów właśnie w te mniejsze projekty, które to mają szansę na wzrosty tutaj, tak, czyli gdzieś na dużo większe pomnożenie kapitału, aniżeli właśnie tylko poprzez trzymanie Bitcoina czy też Ethera.